sukcesu. Natomiast dyskusja też nam jest potrzebna wewnątrz klubu parlamentarnego. Chciałbym zapytać, ponieważ opiniotwórcy, twarze mediów polskich, zagranicznych, niektórzy nawet z dziennikarzy zagranicznych, obserwują i zadają sobie takie pytanie, fajterzy medialni, a w Polsce mamy fajterów medialnych i przytaczają nawet pana nazwisko kolegi Tadeusza Cymańskiego, że to są po prostu fajterzy medialni, ale czy nie obawiają się panowie, że mówiąc słowa, które naprawdę chcecie przedstawiać, że być może jest zazdrość w Prawie i Sprawiedliwości, że może odbierzecie komuś popularność? Panie redaktorze, to jest ważny moment. Jak pan widzi i telewidzowie, nie jest łatwo o tym mówić, bo dotykamy spraw takich istotnych jednak. My rozmawiamy w konkretnej sytuacji, w konkretnym momencie. Ja myślę, że najbliższe dni, może tygodnie, dadzą odpowiedź na pytanie, bo partia musi przemówić, jakie są granice i gdzie jest granica właśnie publicznego, to o co pan pyta. Bo myślę, że jest nieopisana ta granica, ale jest pytanie, bo ja doświadczyłem tego kilka dni temu, mówiąc, wypowiadając się publicznie na konkretne pytania. I to wszystko jest zapisane, bo ten program też. Media mają to do siebie, że słowo padnie, już tego nikt nie wykasuje. Natomiast rzeczywiście, jeżeli krytyka, moim zdaniem, krytyczne wypowiedzi są oparte na pewnych faktach, albo ktoś nawet cytuje to, co już powszechnie jest wiadome. I jeżeli to jest życzliwe, to ja bym powiedział, że to jest budujące. Silna, potężna partia, taką jest PiS, tego nie powinno się też obawiać. Ale powstał problem. Zostałem za swoje słowa i wypowiedzi bardzo ostro zganiony. Ja szanuję i jestem też przygotowany, jestem ciekawy, jak to zostanie ocenione. Bo w statucie jest sprawa, że działalność, która szkodzi partii, wywlekanie, publiczne pranie brudów, wchodzenie w takie przykre tematy, które mogłyby rzeczywiście być dołujące, bez wątpienia nie powinny mieć miejsca. Ale w jakimś zakresie stwierdzenie, że to była dotkliwa porażka, bo za to zostałem zganiony przez rzecznika, wie pan, no tu się mogę tylko odwołać do innych, bo każdy ma prawo do własnych ocen, ale to jest tak, że to inni nas oceniają. I w tej chwili, z tego co mi wiadome, zachowania, czy wypowiedzi zwłaszcza, będą ocenione i w kontekście oczywiście sankcji. Zobaczymy. O afirmację partii. Tutaj nie chodzi o kompromitowanie kogokolwiek, tylko chodzi o dobro partii, bo to są ostateczne cele tych dyskusji medialnych, wypowiedzi, wywiadów, prawda? Politycy prezentują swoje poglądy po to, aby partia szła wzwyż. W polityce zdarzają się oczywiście, że czasami niezręczności. Polityk to też człowiek, też są emocje i trzeba o tym pamiętać. I trzeba odsunąć czasami te emocje, bo to jest rzecz, o której dzisiaj teraz nie rozmawiamy. I takie chwile od debaty i dyskusji na temat przyszłości partii. Debata i dyskusja na temat przyszłości partii, zwłaszcza jeżeli jest związana z wizją nadziei na przyszłość, w mojej ocenie jest jak najbardziej dopuszczalna, nawet potrzebna i konieczna. Wczoraj jadąc, będąc w Warszawie, jadąc taksówką, to już zresztą moje kolejne doświadczenie w rozmowie z taksówkarzem, pytał mnie właśnie, co zrobić, byśmy wygrali te kolejne wybory. I myślę, że tego rodzaju wywiady czy dyskusje dają pewną jasność i czytelny przekaz, że możemy wygrać. I to jest dobry przekaz dla Prawa i Sprawiedliwości. A to, że my dyskutujemy, pokazujemy, że jesteśmy partią ludzi rozsądnych, mądrych, roztropnych, którzy potrafią wyciągać wnioski, którzy potrafią się ze sobą komunikować i którzy mówią, tak, wyciągniemy najlepsze wnioski, by jeszcze sprawniej, jeszcze skutecznie działać i wreszcie wygrać te wybory, by pociągnąć ze sobą też tych ludzi, którzy zostali w domach i nie poszli na wybory, bo Polska potrzebuje zwycięstwa. To są sprawy krajowe, teraz przechodzimy do europejskich, bo trzeba zaznaczyć, że krajowe sprawy wpisują się jakby w kontekst europejskich spraw. Trwa kryzys ekonomiczno-gospodarczy w Europie. Panie pośle, posiedzenie Rady Europejskiej, konsolidacja fiskalna i redukcja długu to w ich oczach recepta na utrzymanie w ryzach finansów publicznych, bo z tym borykają się tutaj przedstawiciele poszczególnych unijnych instytucji. Co pan na to? Przypomnieć należy, że Polska sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Cały czas, do ostatniego dnia tego roku. Tak, w międzyczasie były wybory krajowe i premier Donald Tusk ma również problemy, nazwijmy to, wewnątrz własnego ugrupowania i dlatego też może w dokumentach wychodzących ze szczytów Rady
czytamy takie sformułowania, że Rada ma takie samo stanowisko jak Komisja Europejska. Czyli Polska przyjęła ten... Europosłowie mają często inne stanowisko, aniżeli Komisja Europejska i Rada Europejska, prawda? A diametralnie różne stanowisko. Można jest chaos w Unii. Podziela pan taką opinię? Bo no, mamy do czynienia z kryzysem, a kryzys przeradza się w chaos i jesteśmy na takiej drodze właśnie do tego niedobrego stanu. Jeśli pan redaktor wspomina kwestię różnicy poglądów, to przypomnijmy, że niedawno przewodniczący socjalistów pan Schulz wypowiedział takie słowa, że de facto Unia Europejska za chwilę będzie podzielona na trzy części, czyli dyrektoriat francusko-niemiecki, resztę krajów stanowiących strefę euro i inne kraje, które nie weszły do euro. I to wypowiada w momencie, kiedy premier Donald Tusk mówi, że nie wierzy w podział Europy na dwie prędkości. Więc rozchodzą się tutaj diametralnie te opinie. Przypomnę, że pan Schulz jest typowany jako w tej chwili murowany kandydat na szefa Parlamentu Europejskiego za niewiele ponad 2 miesiące, więc panie jego pośle, głos jest znaczący. Dlaczego jest taka różnica poglądów pomiędzy posłami do Parlamentu Europejskiego, a przedstawicielami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej? Bo tak jak pan profesor wspomniał, Martin Schulz powiedział tak, a jeszcze dodam słowa przewodniczącego frakcji Europa Wolności i Demokracji w Parlamencie Europejskim Nigela Farage'a, który stwierdził, że poprzez ingerencję Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w to, co się dzieje w tym kraju, odbiera się Grekom demokrację i może prowadzić do nawet rewolucji w perspektywie długoterminowej tego kraju. Czy pan podziela jego zdanie? No to jest sąd dosyć ekstremalny, aczkolwiek nie pozbawiony logiki. Różnie głosują, czy się wypowiadają posłowie, a różnie rządy. Inaczej rządy, dlatego że posłowie reprezentują swoich wyborców i najlepiej pojęty interes kraju. Rządy często ulegają pewnej poprawności politycznej, ratowania projektu wspólnej Europy. Obecny kryzys w Europie, szczególnie kryzys euro, związany jest z szaleństwem, jakim było nadmierne przyspieszanie integracji europejskiej, której szczególnym wyrazem jest Unia Walutowa. Unia Walutowa jest rzeczywiście takim wielkim impulsem dla tworzenia jednej Europy i silnej integracji. Ale żeby Unia Walutowa miała sens, musi być podobny poziom rozwoju ekonomicznego krajów wchodzących do kraju walutowego. Żeby Unia Walutowa miała sens, muszą być podobne polityki fiskalne, monetarne, stopy procentowe, podatki itd., itd. Robiono na siłę rozszerzenie strefy euro, zapraszając do strefy takie kraje jak Portugalia, czy Grecja, czy Hiszpania, które nie spełniały tych kryteriów i które, mając już euro, żyły sobie na koszt tej strefy. W związku z czym... A zawsze będzie pan patrzył w sposób eurosceptyczny na strefę euro i jej rozwój i propozycje Rady Europejskiej, nieważne co oni postanowią, bo są ważne decyzje. Nie. Co trzeba byłoby zrobić, żeby patrzeć w sposób optymalny, albo jak to teraz często słyszymy w Polsce, to jest szansa, kryzys. Można patrzeć z perspektywy szansy w Unii Europejskiej. Optymalne z punktu widzenia polityka europejskiego jest dbanie o interes narodowy. Więc strefa euro jest czymś dobrym dla krajów, które spełniają te kryteria rozwoju i które na tym korzystają, natomiast jest bardzo niekorzystna dla krajów, które nie dochowują standardów wymaganych do bycia w euro. Polska nie łapie się na tym poziomie. Polska by bardzo straciła przy wejściu do strefy euro. Kraje, które mają tak o tyle niższy PKB niż średnia europejska, jak na właśnie Grecja czy Polska, dla nich wielkim instrumentem utrzymania właściwego rozwoju ekonomicznego jest dewaluacja waluty narodowej, bo ona tworzy impuls eksportowy i eksport wtedy gwałtownie rośnie. I proszę zwrócić uwagę, że wtedy polska gospodarka przyspieszała, na przykład z 92 na 93 rok, kiedy Polska dokonała skokowej dewaluacji złotego wobec dolara z 11 tysięcy na 13 tysięcy złotych, starych złotych. W związku z czym pozbawienie takich krajów, które są gorzej rozwinięte niż średnia europejska, instrumentu właśnie przyspieszenia wzrostu gospodarczego poprzez własną walutę jest szkodzeniem tym krajów i dzisiaj Grecja za to płaci horrendalne pieniądze. Ja chciałem zapytać pana posła Tadeusza Cymańskiego o cenę pewnego faktu, który usłyszałem mianowicie tutaj w Parlamencie Europejskim.
mówi Polak do Polaka, wiesz co, może my powinniśmy jednak się w tej strefie euro znaleźć, dlatego, ponieważ jeżeli u nas wystąpi taki kryzys, jak widzimy w Grecji, w Irlandii i nie będziemy w strefie euro, to Komisja Europejska i wielkie władze Brukseli i Strasburga zlekceważą nas i nie udzielą nam pomocy finansowej. A tutaj zobacz, miliardy idą dla Greków i tak dalej, jeszcze chcą im redukować długi. No, bardzo chytre, takie ekstra, no można powiedzieć atrakcyjne, ale bardzo prymitywne podejście. No, trzeba mieć świadomość czego. Przypomnijmy, był taki czas, kiedy premier obwieścił, że 1 stycznia 2011 roku będzie w Polsce euro. Bo trzeba oddzielić dwie rzeczy. Zdrowe finanse publiczne, czyli poziom zadłużenia, deficyt budżetowy, leży w interesie każdego państwa. To jest poza dyskusją. I nie jest prawdą, co nam przypisywano. Proszę przypomnieć, jak odsądzano od czci, że PiS ma spojrzenie, że jest przeciwnikiem euro. PiS bardzo wyraźnie mówił i konsekwentny w tym mówieniu jest do dzisiaj, że my definitywnie żeśmy nie wykluczali w jakiejś przyszłości. Natomiast w interesie naszego państwa nie było wtedy i w tej chwili dzisiaj Polska jest wśród krajów, które sobie całkiem dobrze radzą i dzięki możliwości między innymi kursu mamy możliwość manewru. Często euro jest traktowane jako kotwica. Kraje, które mają jedną walutę, są związane z sobą, są zakotwiczone, mają wszystko w euro, rozliczają się, bo sama wspólna waluta, zwłaszcza w obrocie gospodarczym, łatwiej jest, jeżeli są jednakowe pieniądze, ale nie mamy tych możliwości i tych szans nie mielibyśmy, gdyby u nas było euro. To samo w Grecji, dlatego się mówi w Grecji bardzo poważnie o powrocie do drachmy. To jest problem ekonomiczny. Natomiast chcę powiedzieć, że historia nam przyznała rację, a dzisiaj Polska, moim zdaniem, ma sytuację finansową wewnętrzną bardzo trudną. Dzisiaj jeden z dzienników przytacza, że pomimo zawładnięcia częścią składek OFE, deficyt ZUS-u 60 miliardów. Także stajemy wobec ogromnych problemów i ten rząd nic nie zrobił przez 4 lata, w tym kierunku, żeby te finanse poprawić. To jest pozycja startowa nie tylko do euro bardzo ciężka, ale również sama. Czy jest się czym chwalić w obecnej sytuacji politycznej, panie ministrze, europejskiej sytuacji, która dotyka każdego z nas? Z całą pewnością, jeżeli chodzi o euro, to nie będę krył tego, że zawsze miałem trochę sceptyczny stosunek do prowadzenia tej waluty w Polsce. Miało to oczywiście swoje uwarunkowanie ekonomiczne i te względy, które tu koledzy podnoszą, ale też i taki, powiedziałbym, historyczno-sentymentalne, bo musimy pamiętać, że zawsze jak się sięgamy w historię, to moneta własna bita była też i świadectwem pewnej suwerenności. Może to takie trochę archaiczne myślenie, ale dla mnie gdzieś tam tyle głowy ono jest i jest pewną wartością, jeśli widzę tego orzełka z koroną. Natomiast z punktu widzenia też ekonomicznych względów, czy projekt się sprawdza, czy też nie, o tym decyduje praktyka. I praktyka pokazała, że strefa euro dzisiaj się chwieje, jest w totalnym kryzysie. W związku z tym... Ale nowe państwa przystępują. Dlaczego ktoś przystępuje do klubu, który po prostu się sypie, ewidentnie? To jest ich problem, ich kłopot, ich ból głowy, natomiast my nie powinniśmy sobie takiego bólu głowy przysłażać, tym bardziej, że Wielka Brytania nie przystąpiła i nie jest im gorzej niż tym gospodarkom, które przystąpiły, czyli można mieć swoją walutę i można skutecznie gospodarować. Są oczywiście tego pewne plusy, ale są też ewidentne minusy, zwłaszcza, że Unia Europejska nie jest jednym państwem, a my nie chcemy, żeby była jednym państwem. Ja nie chcę, żeby Unia Europejska była jednym państwem, ja chcę, żeby Polska miała swoją tożsamość, niezależność i w związku z tym dążenie do takiej unifikacji w przyszłości wspólnych podatków, jeszcze wspólnego budżetu jest groźne. To jest z punktu widzenia właśnie tego kierunku politycznego rozwoju Europy. Wolę, aby Europa likwidowała różne ograniczenia biurokratyczne, aby obrót pieniądza był wolny, ale czy to będzie euro, czy to będzie złotówka, czy to będzie frank szwajcarski, to jest sprawa jednak drugorzędna, by to były mocne waluty oparte o mocne gospodarki. Panie profesorze,